Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj deszczowy dzień, ale od godziny 13 podobno ma się przejaśnić, więc tak się powoli szykujemy, bo jedziemy dzisiaj do Beamish Museum, a jest to... Tak! Muzeum, już kiedyś Wam pokazywałam je we vlogu, że jest to muzeum stworzone na powietrzu. Coś w rodzaju takiego parku zrobionego. Są tam takie budynki, sklepiki, do których się wchodzi. One są utworzone tak, jak kiedyś wszystko się odbywało. Stary tramwaj tam jeździ, także pojedziemy tam i przeniesiemy się na chwilę w czasie. Cofniemy się wstecz. Jest to niesamowite miejsce i jest to fajne, bo jeżeli raz zapłacimy za wstęp, to bilet jest ważny przez cały rok. Czyli raz płacimy, cały rok wchodzimy przy jednej opłacie tak jakby. I sprawdzałam ceny. Bilet dla dorosłego to jest koszt 25 funtów, tam 24,90 chyba dokładnie. Dla dziecka powyżej 5 roku życia, czyli tak jak nasz Max, 15,90. Czyli zapłacilibyśmy razem jakoś 66 funtów niecałe za mnie, za Wojtka i za Maxa, ale jest taki bilet rodzinny. 2 plus 1 i kosztuje to 55 funtów i właśnie taki dzisiaj kupimy, ale najpierw muszę popracować, popakować zamówienia, za które z całego serca Wam dziękuję. Mam tutaj już wszystko przygotowane. Pakujemy LMF. Zaczynam już wszystko pakować do wyjścia i stwierdziłam, że zabieram plecak ze sobą. Chyba na takie wycieczki jest to najlepsza opcja. Ten już jest strasznie zniszczony. Od spodu już prawie dziury się robią i tak się zastanawiam, czy nie kupić sobie nowego właśnie na takie wycieczki, ale dzisiaj już ten zabieram. No i zapakowałam już tutaj kosmetyczkę, moją kurtkę na deszcz Maxa. Ja tutaj założę zaraz taką kurtkę. To jest kurtka kiedyś z ASOS sobie zamówiłam. I to jest taka, no dobra, zaraz Wam pokażę, taka bardzo cieniutka, a wiecie co, ciepło, jest 20 stopni, więc nie chcę nic grubego ubierać, ale gdyby mi było jednak zimno, zabieram tą taką cienką bluzę, parasol biorę i Wojtkowi też wezmę kurtkę na deszcz w razie czego. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar. Nie pada jak na razie. Trzymajcie kciuki, żeby tak zostało. Tak jak nagrywałam się w lustrze, to stwierdziłam, że ten plecak nie pasuje do tej kurtki. Ale to nic. I tak właśnie się zastanawiam, jaki plecak miałabym sobie kupić, ale chyba jednak szary zda najlepiej egzamin. My mamy te szare plecaki, ale wiecie co? One są nasze takie podróżne i ja nie chcę ich tak nosić na nasze takie tutaj wycieczki, żebym ich nie zniszczyła. A poza tym one chyba są trochę małe, jak ja muszę, wiecie, wszystkie rzeczy zawsze zabierać. Nie jestem pewna, czy zmieściłabym wszystko, tak? Ale chyba jednak taki jasno szary plecak byłby najlepszy dla mnie. Myślę, że najbardziej pasowałby mi do wszystkiego. Gotowy? Gotowy? Tak. Ja na plecie mam auto. Tak? Zatrzymaliśmy się jeszcze na stacji benzynowej i zobaczcie, po ile jest paliwo. Benzyna funta 50, diesel funta 52. Jedziemy teraz do Lidla, bo mam taką ochotę na rogala, ale mam taką ochotę na rogala, a będziesz pamiętał, żebyś migdałowego wziął? O Boże, ja tam znajdę. Ja nie lubię czekoladowego, dla mnie to jest za czekoladowe i trochę gorzkie czuję. I mam taką ochotę na migdałowego. No jak oni jeżdżą, no z pasa na pas sobie
rondzie tak. Zawsze, ale na tym rondzie zawsze. Ale tak naprawdę to tutaj te pasy są takie, że prawie ich nie widać. Jak ktoś jest nowy, wszystko. To... Widzę, no wiem. No i mam ochotę na takiego migdałowego rogala. I... No i zgubiłam wątek. Aha! No i Wojtek mówi, że mam tylko wejść i wziąć rogala i ewentualnie tylko troszeczkę, co tam w domu potrzeba. O, to ten kierowca. Normalnie od barierki do barierki tak sobie jechał przez rondo. Wojtek mówi, musi być. Wczorajszy. Wojtek mówi, weź też jakieś tam zakupy do domu, tak tylko chwyć, nie wiem, kiełbasę, jakąś chleb czy coś. Ja mówię, to lepiej ty idź, bo jak ja wejdę, to nie skończy się tylko na chwyceniu kiełbasy, tylko, no wiecie, to potrzebne, to potrzebne, to potrzebne. Także ja siedzę w aucie, Wojtek wychodzi. Jeszcze nie dojechaliśmy do Bimisz Muzeum, o którym ma być tutejszy, dzisiejszy vlog, a ja już tyle nagrałam, tyle mówię. A kto się tam tak bawi z tyłu? Gdzie ty jesteś? Śrubokręt? Naprawiasz auto, tacie? Nie, nie naprawiam, bawię się. Aha. Teraz daj. Co mam ci dać? Co nakupowałeś? O, ja zapomniałem. Nie. No twoim. Nie precelka, donata chciałeś, Maksiu. A, donata, to mam. Proszę. A co ty, misoczek, kupiłeś? Tak, proszę. O, kombucha! Zobaczcie, z zieloną herbatą. A co ty dostałeś? Kączka. Pokaż. O, wow, i on teraz tak będzie to jadł w aucie? Proszę. O, migdałowy? Proszę. O, i ponczuś. A ty też sobie ponczusia wziąłeś? No. Czekoladowego. I kiełbasy. I kombuczę spróbujemy. O nie, to smakuje jak sok z kiszonej kapusty. Coś ty. Serio, posmakuj. To też. A w Lidlu mieli chiński tydzień, czy co? Bo to chińskie. To jest z herbatą. Nie? Posmak nie. Soku z kiszonej kapusty. W życiu. No oczywiście. Ja wiem, że z herbatą to jest tylko dla dorosłych. Nie, jak z herbatą, herbatą to dla dorosłych? Taką możesz zieloną, wiesz? Mogę ci dać później posmakować. Chcesz? Taką możesz. Tak. Aż taka jakby z pleśnią. A to polska kiełbasa. No. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. No, zobacz jaki znak, już jesteśmy. Tylko tata skręci, tu jest główna droga. Czy tam jest Bimisz? Mówiłem tam. Bimisz! To jest wesołe miasteczko. No, mówiłem. To jest po prostu miasteczko. Tak jest. Się przenosimy w czasie, wiesz? Wesołe miasteczko to ja bym się zesił. To jest ogromny parking, kilka wjazdów tam. Idzie się, tam jest wejście i tam też są kasy. Ale jakie pozajmowane parkingi. Pełno aut. Mamy miejsce? O nie, nie mamy. Zobaczcie, jakie słońce świeci. No, a tam jaka chmura. Ale dobra, na chmury nie patrzymy. Ale jakie słońce, tak się rozpogodziło, jest tak gorąco. Ja właśnie kupiłam, oj wieje. Kupiłam bilety wstępu online. Nie wiem, czy to taniej, czy nie, ale jest strasznie. Można było sobie popłakać. Jest strasznie. Nie wstydź się, kochanie. Mów jak było, no. Prawdę, prawdę i tylko prawdę. No, dokładnie. Bo kupowałam bilety i się popłakałam. Bo, ze szczęścia, nie. Że takie drogie. Że takie drogie, ze szczęścia. Nie mogłam przebrnąć przez jedno pytanie i...
I czytałam je, i czytałam, i po prostu pustka w głowie, no nie mogłam i... I się poddałam w pewnym momencie i się rozkleiłam. Także tylko do kasy następnym razem. Nie, teraz już na rok mam spokój. W każdym razie 55 funtów, nie wiem czy w kasie jest taniej, czy drożej. Ale kupiliśmy, bo jest strasznie dużo ludzi, podejrzewam, że będzie kolejka do kasy, więc my tylko... Tam chyba się skanuje pewnie gdzieś, bo przyszedł mi e-mail z biletem i taki kod kreskowy jest i podejrzewam, że tylko się będzie gdzieś skanować. I wykupiłam właśnie 2 plus 1 i... U mnie musiałam zaznaczyć Mrs. Pani, ale u Wojtka nie było do zaznaczenia ani Mrs., ani Mr. Po prostu imię, nazwisko drugiej osoby się wpisuje, a maksa danych w ogóle nie musiałam wpisywać. Tylko dwie osoby dorosłe chcą znać. To jest cały teren Bimisz. Tak się ciągnie tam. O, autobus tam też jeździł? Czy tylko tramwaj? Ja już nie pamiętam, ale Maksiu, takim tramwajem będziesz jechał. Stare tramwaje będą. O, tam jakaś knajpka. O, tutaj sklepik. O, jaki fajny globus, nie? Idziemy do środka. Ale świetne te kasy, tak na stary styl zrobione, pani ubrana fajnie. Max Konarski. That was my next question, because I need to put your name on my ticket. Is it Max that's meant to go on the pass? Yes. Yes. Ojej, o ja tam pani też przebrana. Tutaj się idzie? Entry to the museum. Masz rację, że tędy się idzie. Wiecie co, pani i tak nam wydrukowała bilety. 3 sztuki. Stare motory będą. Wow. A tam wow. Rower stał. Wiecie co, wydaje mi się, że ja bez sensu kupowałam te bilety online. Skoro ona i tak wydrukowała i jeszcze mówiła, że na rok czasu wstęp, to będzie się pokazywało te bilety po prostu. A przy kasie praktycznie, ile tam widzieliście, 2 osoby były. Maxa śmieszy wszystko. On tu był, ale on był tutaj jak miał parę miesięcy dosłownie, w wózeczku, był tak malutki. Potem jeszcze raz z nim byłam i przez tyle lat nas już tutaj nie było, a mamy tutaj blisko. My tutaj jechaliśmy jakieś 20 minut autem. Wojtek mówi, idziemy na miasto. Czekajcie, tu schody. I tu się wszystko rozpoczyna. A przed bramą było tak średnio. No, ale jaka pogoda, naprawdę. A ja nie mam okularów słonecznych. Maksiu, tramwaje stare już tam stoją. I'm looking for that vintage flame. But all complexions that I adore. So hard to find, these seem impossible to score. Za te tramwaje tutaj już nie trzeba płacić, to wszystko jest w cenie. Oho, tam motorniczy. Ten już odjeżdża. To tylko na dole są miejsca już, u góry nie ma. Nie ma miejsc. Pan motorniczy był sprawdzić, czy u góry są jeszcze miejsca.
tam przecież, w drugą stronę my jedziemy, zobacz. Ale fajny pan motorniczy. O ja. Ja myślałam, że to był pan motorniczy, a my w drugą stronę jedziemy. I tak co 20 minut one kursują na przystanek, bo się pytam, kiedy następny przyjedzie, żeby poczekać, ale 20 minut. A jakie tu lampy ładne Wojtek pokazuje. Śliczne te lampy, naprawdę. I dekoracje na suficie. To jest wszystko teren muzeum. Tutaj będziemy chodzić, zwiedzać. Idziemy na górę. Schodzą osoby z góry, więc my będziemy mogli wejść. Tak rusza. Może teraz. O, tam pan Kataryniarz stoi, ale zasłonięty jest teraz. O jeny, jakie tu są schody. O, no nie możesz tutaj, Maksiu. Wow. Nie, tam nie można stać. Idź do przodu. Myślisz? Tutaj możesz usiąść. Tutaj możesz usiąść. Tu chcesz siedzieć? Hello. Co ty chcesz wrzucić? Zrzucić szyszkę cię. Nie, nic nie zrzucaj. Kto mnie uderzył? Tata, to ty. Tam zajezdnia jest. Tam poszedł pan, to ten, co kieruje tramwajem, pan motorniczy. I zaraz ruszamy. O, ruszamy. No, tory trochę krzywe. Tutaj już wieje u góry. Fajnie, Maksio? Podoba ci się? Tak. Wesołe miasteczko. Później przyjdziemy. To jest autobus. No, wysiadamy teraz? Dobra. Ale tu się dzieje dzisiaj. W tą stronę oparcie, albo w tą stronę oparcie można robić. Fajne, nie? Zobacz, przesuwane drzwi. I ty będziesz siedział na dworcu. Dobra. I teraz będziesz siedział na dworcu. Dobra. Tam coś nowego budują. A tu jaki budynek budują? Się rozrasta muzeum. Kolejny przystanek, wejdźcie. O, i poszli do przodu. A fajnie.
Teraz z samego przodu będziesz siedział, Maksiu. Tata, ty idź koło mamy. Ja mam iść koło mamy? Nie, bo tutaj ktoś wtedy przyjdzie, bo jest odliczona ilość miejsc. Chciałbyś teraz na karuzelę pójść? Tak! Będzie ona tam idzie wysoko. O, to ja się boję. Lepiej jak na mieście. Lepiej niż w mieście. Cały czas autobusy jeżdżą. Lepiej i co, fajnie z przodu? No. Fajnie z przodu? O, tutaj jest kula. I nie usłyszał cię. Opuściliśmy tramwaj, kierujemy się teraz do wesołego miasteczka. Max jest po prostu tak podekscytowany, już cały tramwaj wiedział, że on idzie na karuzelę. Tutaj są domy, które można zwiedzać. Wchodzimy do środka. Jay Jones, dentysta! To jest dom dentysty! O, jeny, jak to śmiesznie! I wszędzie można, a jeny, i wszędzie można zaglądać, wszędzie można wejść. O, tu jest zagrodzone. Idziemy na górę. O, tu jest pan dentysta w środku, faktycznie. Zobaczcie. Pan dentysta. Come on over here and tell us what you want. Come underneath the thing there. Come underneath. Come over here. I've got one here. And... These are quite scary stories. You see, yes. Co powiedzieć panu, że pan trochę straszne historie opowiada? Że lubi scary songs. Zobaczcie tu urządzenie do wiercenia w zębach, takie nogą napędzane. Butle wiszą. Zobacz, z maseczką. Have you ever seen an elephant? Głośno. You what? He wants to come to see you. Come on underneath. Run this way. Come around here. I gotta get your picture taken next to me. Zdjęcie zrobimy. Can you sing a song? Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Incy Wincy Spider climbed up that spout again. I nearly forgot the water. Do you know there's 26 letters in the English alphabet? I only know 25. I don't know why. Co tutaj jest? Jakiś magazynek, nie? O jeny, tam zęby, szczęki leżą. Dorabiał. Zęby.
Tutaj znowu jest. No chodźmy tam. To już do wyjścia się idzie, nie? Możesz iść. Jakie obrazy. Czekaj, Max, nie idź na schody sam. Co? Max, czekaj. Czekaj, Max, nie idziemy tam, poczekaj. No, nie ruszaj, no co ty? Tutaj można iść zobaczyć. To idziemy. Nie można tam wejść. O, to jest pokój dla dzieci. Ojej, co masz, jaka kolej noga? Łóżeczko. To było takie duże kolej. O, no, takie duże były. A tam łóżeczko dla dzieci. Super, a tutaj jest obok łazienka. O, jaka fajna, zobacz Wojtek. Wanna z kabiną prysznicową. Dzień dobry. Ta deska, ale, jaka króla. Deska, ale jaka toaleta, zobacz, jakaś rzeźbiona. Jaka umywalka. No, ale na takiej desce to bym sobie przysiadł. O, już spuściłem bąka. Maksiu. Tutaj mamy jeszcze sypialnię. Ojej, jakie to zasłonki. Piżamka. A tu nocniczek, tak? Tutaj na łóżku leży czapeczka na noc. Tutaj. To nie jest nocniczek. To jest nocniczek. Tutaj masz nocniczek. Aha, tam to dla mężczyzn, tak? Nie, ja nie wiem. Czy to na dwójeczkę? Piszcie w komentarzu. O, jeny. A tam zegar. Zasłaniać może. Tada, tam się można, no, nawet odkryć biurko. I tak, no, część odsłaniałeś. Znaczy zasłaniałeś, fajnie. Możesz zasłaniać i odsłaniać. Zeszliśmy już tutaj na dół z powrotem, innymi drzwiami się wychodzi, ale tutaj mamy jeszcze, to jest kuchnia. Kuchnia. O, jedzenie jest jakieś, chcesz? O, jaka zastawa, zobaczcie. Chcesz tam być jakieś jedzenie, chcesz zjeść? Na stole. Portrety. Wojtek mówi, że tam jest dziecięcy pokój, tak? Czy co tu? Tu salon. Salon. O, Max, nie wychodź na ulicę. Czekaj. Jaka zabudowa tam. No. No ale to do dzisiaj jest w angielskich domach, tylko oni półki teraz mają, nie? Poczekaj, Maxio. Fajny ten wózek dla dziecka zobacz. No. Ale... Dobry taki, wysoko masz dziecko, kółeczka tam taka. Posłuchać, bo on zawsze szumu słucha. Wiem, czy to można. W IKEA posłuchał też, kiedyś byliśmy, tam były muszle. Słychać coś? Piosenkę. Piosenkę słychać. Echo! Czekaj, już trzeba, chyba tego nie można było. Jeszcze ten pan dentysta taki żart powiedział do Maxa. If I don't see you through the week, I see you through the window. Po angielsku to tak zabawnie brzmi. Jeżeli nie zobaczą cię w tygodniu, zobaczą cię przez okno. O, jeny. O, tam koncert. Właśnie deszcz zaczyna padać. O, nie, dzieciaki. O, nie.
Zjeżdżalnia, no trudno. Ja mam na zapas spodenki, Maksiu, dla ciebie jak coś. O, tu lody są, ale to później przyjdziemy, nie? Zobaczcie, jaka kolejka, ale tu lody. Zobaczcie te chmury. A co tutaj? Tory są? O, ja cię. Musisz koło nas być, bo się możesz zgubić. Musimy iść do kasy zobaczyć, ile tutaj się płaci za co. Ale te huśtawki odjazdowe. Szkoda, że te karuzele nie są w cenie. Przygotuj od razu. 10 funtów za 5 przejazdów. Teraz po ciebie idzie pani. O. Papa! Tak, ruszasz już! Pa! No? Jak on przeżywa? Ale będzie biało! Na takich workach się zjeżdża, fajnie. Max się za mały, Wojtek musi tu z nim iść. Nie, razem na kolana. Poszli na górę. Żebym to ja wiedziała, kiedy oni będą jechać, żeby ich nagrać. Dwa tokeny musieliśmy zapłacić, bo Max sam nie mógł. I tak fajnie, że może w ogóle z dorosłym Max. Zagrzałem się na zagręcie. Coś ty! Naprawdę? To jest, a mnie zabolało tutaj. O jeny! Jak jeden krąłem po lęcie, to zabolało mnie. Aha.
Wojtek mówi, że tak szybko to jechało, musiał hamować ręką, dlatego się aż zagrzał. Co tu jest? Co to jest? Aha, piłki tu się rzuca, ale chyba tutaj jest nieczynne dzisiaj, nie ma nikogo. Piłkami. A Maksiu, na takim koniku w Gdańsku jechałeś, pamiętasz? Z Moniką? To dużo taniej, no dokładnie. Dobra, na huśtawki idziemy, okej. Okay. Idę z Maksem na huśtawkę, bo on sam nie może, także... Kochanie, przekazuję ci kamerę. Podobało się? Tak. Ale było, ale wysoko i tak mocno i trzeba było się napracować naprawdę tymi linami. Strasznie. No. Super, nie? Gdzie? Tam na górę nie można chyba. A może można? Tam nim to jest. A, no to zobaczymy, gdzie pani jest albo pan. Na górę idź. Idź na górę. Masz, dasz pani żeton. Idź na górę. Ale super! Cześć! Pa, pa! Pa! Pa, Maksia! No tam Wojtek stoi. Myślałam, że on usiadł na ławkę. Tak cały czas obserwujemy Maxa, jak się kręci, a on przed chwileczką był jeszcze raz na tej łańcuchowej, że mi się już w głowie zakręciło. Już dziwnie się czuję. Chociaż ja nigdy nie mam problemu na karuzeli, to jak się obserwuje, to zupełnie inaczej niż jak się samemu jeździ. Prawie. Albo wyłowić coś. Co to trzeba zrobić? Oj, nie mogę wyciągnąć? Proszę. Tłumacz mu. Tam tu będzie chyba. Trafić! Ostatnie i koniec. Ostatnie? Nie ma! Jeszcze raz! Ostatnia szansa. Yes! Którą nagrodę chcesz? Smiley!
Wojtek sam sięgnął nagrodę słonika. Co wygrałeś? Słonika! Będzie pamiątka z Fimisz. Jak do złotego domu, tym z góry wygrał. Tak, jak do złotego słoja, to z góry nagroda większa. To? Tego królika? Skoda, że nie trafiłam. Właśnie idziemy po loda, tu jest taka kolejka dalej. Nie, tu cały czas jest po prostu kolejka. Staniemy, to szybko idzie. No jasne. Nie obejrzymy dzisiaj wszystkiego. Zdecydowaliśmy, że to będzie za dużo dla Maxa. On po prostu już go roznosi. Przejdziemy główną ulicą, zajrzymy może jeszcze tutaj do tych sklepików. Może pójdziemy usiąść, czegoś się napić, coś zjeść. I tam jest jeszcze jedna część, gdzie jest szkoła i gdzie jest pociąg, jakoś tak. Tam, gdzie warsztat, gdzie naprawiają pociągi, to kiedy indziej przyjedziemy i zwiedzimy. Tutaj są ceny lodów. Jedna gałka 3 funty, dwie gałki 4,5 funta, albo w takim pojemniczku 3 funty. A, to te same ceny. Tutaj są smaki. Aha, jeszcze mają napoje. Jako, że się bardziej opłaca dwie gałki kupić, to ja muszę dwie gałki kupić, a ty? Nie, opłaca się wydać 3 zamiast 4. Ty bierzesz jedną gałkę czy dwie? Nie, chcę. To, a Max jedną czy dwie? No dwie, to ty najwyżej z nim wiesz, tak? Bo ty i tak powkubiesz. Dwie i poproszę dwa wafelki. Chodź, Maksio. Wojtek mi przypomniał, że w tamtej drugiej części, gdzie jest właśnie ta szkoła i ten warsztat, to tam też jest dom. I tam można normalnie do środka wchodzić i tam chyba normalnie do dzisiaj, znaczy pracownicy tam są, ale naśladują osoby, które tam mieszkały. Normalnie w ogrodzie tam sadzą, pracują, normalnie tam żyją w tym domu, nie? Pamiętasz? Ale ta szkoła też była rewelacyjna. Normalnie ławki, umywalki, klasę można było tam zobaczyć. No, ale to za dużo dla Maxa by było. On normalnie rozpiera go tak, że... Thank you. And the blue one. This one, yes. Załeczka.